Marek Pyza ponownie kłania się państwu nisko. Razem ze mną w studiu Aleksander Majewski, portal wpolityce.pl. Witaj, Jolku. Dzień dobry, kłaniam się również. I zacznijmy sobie od tego, co najświeższe na czołówce portalu, bądź wiceczołówce, jak kto woli. Trwa posiedzenie Komisji Śledczej badającej aferę Amber Gold, kolejny świadek z obszaru skarbowego. Czy skarbówka chroniła oszusta? Urzędnik KPiS Komisji Amber Gold. Nie udało mi się wyjaśnić wszystkich okoliczności w sprawie. Czytamy na portalu w polityce.pl. Marcin P. miesiącami nie reagował na wezwania gdańskiej skarbówki. Miał w nosie kolejne pisma i monity. Normalny podatnik zostałby już dawno puszczony z torby, ale gdańska skarbówka była wobec niego podejrzanie spolegliwa. Były naczelnik trzeciego urzędu skarbowego w Gdańsku Tomasz Rzewuski nie umiał odpowiedzieć na najważniejsze pytania komisji Amber Gold, zasłaniał się niewiedzą lub brakiem możliwości wyjaśnienia okoliczności. Takie mamy dziś kolejne nowatorskie uzasadnienie tego, co działo się w Gdańsku w urzędach skarbowych, a właściwie uzasadnienie tego, dlaczego ja nie potrafię tego uzasadnić, bo chyba tak to trzeba jakoś prawą ręką za lewe ucho opisywać. Komisja obraduje, przesłuchuje, na bieżąco śledzimy to posiedzenie i będziemy państwa informować, co dalej będzie się działo w czasie dzisiejszych przesłuchań. A co poza tym? No przede wszystkim, i tu już do Alka się zwracam, kwestia sądów, a zwłaszcza Sądu Najwyższego, echa wczorajszych nawet nie burzy, nie tych manifestacji, ale tego galimatiasu prawno-politycznego. Tak to nazwał Marcin Fijołek w swoim bardzo dobrym zresztą komentarzu wczoraj opublikowanym na wpolityce.pl. Polecam państwu serdecznie. Gdzie dziś jesteśmy? Ile więcej wiemy? Czy potrafisz wytłumaczyć, kto i dlaczego jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego? Ja rozmawiałem przed godziną z małym okładem w tym studiu z Arkadiuszem Mularczykiem, prawnikiem, posłem Prawa i Sprawiedliwości. Zacząłem od pytania, kto dziś jest prezesem Sądu Najwyższego? Nie umiał pan poseł odpowiedzieć. Ja myślę, że również pan Józef Iwulski miałby problem ze znalezieniem odpowiedzi na pytanie, jak określić jego obecną funkcję. Zastępca, następca, tylko PO, tymczasowy prezes, trudno powiedzieć. Można natomiast zauważyć, że jest stanowczy dwugłos, już nie trójgłos, tylko dwugłos. Ośrodek Prezydencki i Nowogrodzka mówią tak naprawdę w tej sprawie jednym głosem. Stanowisko jest tutaj spójne, natomiast mamy drugi głos i ten drugi głos to stanowisko Sądu Najwyższego, czyli prezes Gersdorf dalej piastuje swoją funkcję. Można dzisiaj na portalu w polityce.pl przeczytać wypowiedź Michała Laskowskiego, rzecznika Sądu Najwyższego, no, który tak naprawdę twierdzi, że status quo został utrzymany, że tak naprawdę tylko kwestia techniczna, proceduralna, że zastosowano artykuł 14, paragraf 2 ustawy o Sądzie Najwyższym. Prezes Gersdorf ma teraz 2 miesiące wolnego. Wspomniałeś o dobrym tekście, znakomitym tekście. A to już wiemy, przepraszam, zanim wrócimy do Marcina, że to są 2 miesiące wolnego, no bo wczoraj byliśmy w takiej sytuacji, że spodziewaliśmy się, że pani profesor Gersdorf przyjdzie do Sądu Najwyższego tylko po to, żeby złożyć wniosek o urlop. Później poinformowała, że nie złożyła takiego wniosku. Rozważa złożenie w przyszłym tygodniu. To co dziwne. Czy to będzie urlop, czy to będzie praca, ale na pewno jest to gra na przeczekanie. A gra na przeczekanie jest związana z procedurami, jakie odbywają się na forum unijnym, mianowicie związanych z orzekaniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I tu właśnie chciałem odnieść się do tekstu Marcina i przywołać kolejny tekst. Tekst Wojtka Biedronia, który już na samym starcie zwrócił uwagę na potencjalną rozgrywkę, z jaką możemy mieć do czynienia, właśnie związaną z procedowaniem organów unijnych. I być może środowisko skupione wokół prezes Gersdorf tutaj szuka jakiegoś rozwiązania, bo może się okazać po tych 2 miesiącach, że Unia znalazła swoje rozwiązanie i tak naprawdę próżne są starania rządzących, próżne są starania Pałacu Prezydenckiego, bo może się okazać, że ustawa o Sądzie Najwyższym jest B, wówczas zmiana na stanowisku prezesa jest B, a wówczas prezes Gersdorf wraca w glorii chwały i problem sam się rozwiąże. No na pewno nie życzylibyśmy sobie takiego rozwiązania, ale ja myślę, że właśnie o to toczy się obecnie gra. No, obóz rządzący mówi, że nawet jeśli Trybunał Sprawiedliwości zakwestionowałby ustawę o Sądzie Najwyższym, to niewiele zmieni takie orzeczenie, bo fakty już się dokonały, zmiany zaszły.
No chyba, że prezydent Wałęsa z bronią, który szturmem chce zdobyć Warszawę, przyjdzie tutaj z odsieczą, no bo obawiam się, że dojdzie do bardzo trudnej, wręcz schizofrenicznej z punktu widzenia państwa sytuacji, kiedy będą dwa nieuznające się ośrodki, a raczej ten jeden ośrodek wykreowany przez rządzących, który sam się w nie uznaje, bo jeżeli zwrócimy uwagę na stanowisko prezesa Iwulskiego, no to również jest to dosyć dziwne stanowisko. Z jednej strony jakby chciał się pod tym podpisać, z drugiej strony jednak twierdzi, że jest tylko pewną opcją tymczasową. Sytuacja nienormalna, na pewno szkodliwa dla państwa, no i tutaj obawiałbym się pewnych rozwiązań, jakie mogą nastąpić właśnie w te wakacje. Na pewno będzie to gorący okres, nie tylko ze względu na warunki atmosferyczne. A co dziś mówią przedstawiciele obozu władzy? Paweł Mucha, czyli sekretarz stanu w kancelarii prezydenta, zabrał głos, próbując rozwikłać ten właśnie galimatias prawny. Jaki jest status pani Gersdorf, jaki jest status pana Iwulskiego oraz minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro? O tym też na portalu mogą państwo przeczytać. Tak, ja myślę, że tutaj to stanowisko jest jednoznaczne. O ile jeszcze w sprawach wymiaru sprawiedliwości do niedawna można było mówić o dwugłosie, że ten głos trochę się rozmija, jeśli chodzi o Pałac Prezydencki i Ministerstwo Sprawiedliwości, tak myślę, że akurat w tym przypadku mamy do czynienia z pewnym spoiwem, pewną okolicznością, która łączy oba, jednak w jakimś stopniu tożsame środowiska. Tak naprawdę Paweł Mucha potwierdza to, co chociażby wyraziła już na samym starcie minister Surówka-Pasek, która podkreśliła, że tak naprawdę sędziowie, którzy złożyli oświadczenia, będą orzekać, natomiast sędziowie, którzy tych oświadczeń nie złożyli, no z automatu przychodzą w stan spoczynku i tutaj prezydent nie ma mocy decyzyjnej, tak naprawdę działa automatyzm prawa i trudno tutaj doszukiwać jakiegoś zamachu na praworządność, zamachu na konstytucyjne organy państwa. Natomiast z drugiej strony padają takie właśnie określenia, czy ze strony opozycji, czy ze strony samego Sądu Najwyższego. Też ciekawe, że te stanowiska są całkowicie tożsame, że mamy do czynienia właśnie z zamachem na te organy, z zamachem na Sąd Najwyższy. Obawiam się, że tutaj może dojść do tego samego przypadku, z jakim mieliśmy do czynienia, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, czyli stworzenie instytucji, przynajmniej kreślenie tego sporu jako próbę tworzenia instytucji na nowo, w oderwaniu od realiów, w oderwaniu od prawa. I pamiętajmy, że do tej pory Trybunał Konstytucyjny jest przedstawiany przez środowiska opozycyjne jako taka para instytucja, z której werdyktami niekoniecznie trzeba się zgadzać, niekoniecznie trzeba ją poważać. Obawiam się, że to samo może dotknąć Sąd Najwyższy. To prawda, tak może być. I jeszcze raz wspomnę o wywiadzie Pawła Muchy. On jest szeroko opisany na portalu w polityce.pl. W dzisiejszym wywiadzie dla Superekspresu, bo minister z kancelarii prezydenta rozwiewa pewne wątpliwości, które wczoraj narosły wokół sędziego Iwulskiego i tego, co on tak naprawdę złożył, a czego nie złożył w kancelarii prezydenta, jak wygląda stan faktyczny, bo mieliśmy, w zależności od tego, którą telewizję się wczoraj włączyło, to mieliśmy bardzo różne informacje. Paweł Mucha mówi tak, na pytanie, że pojawia się problem, iż sędziego Iwulskiego obejmuje ustawa, którą wprowadziliście, ma więcej lat niż dopuszcza wasze prawo. Mucha odpowiada, nie ma takiego problemu, ponieważ sędzia Iwulski w terminie ustawowym zwrócił się do prezydenta o wyrażenie zgody na dalsze orzekanie, pozostaje więc sędzią w stanie czynnym i prezesem Sądu Najwyższego. I to minister Mucha powtarza od wczoraj, ale Superekspres, powołując się na wczorajsze wypowiedzi pana Iwulskiego, przywołuje, iż miał się zwracać do prezydenta nie w oparciu o nową ustawę, ale o konstytucję, i to rodziłoby kolejne problemy natury prawnej. I teraz ważne słowa Pawła Muchy. Sędzia Iwulski w złożonym oświadczeniu nie powołał się na żadne przepisy. Zwrócił się po prostu o możliwość dalszego orzekania. Jego pismo nie ma żadnego powołania na konstytucję i teraz trwa procedura, która rozstrzygnie, czy może dalej orzekać. Pan prezydent przesłał to pismo do KRS. W czasie opiniowania, podobnie jak inni sędziowie, którzy zwrócili się z taką prośbą, nadal wykonuje swoje funkcje. Pani Gersdorf z żadnym wnioskiem się nie zwróciła, więc stała się sędzią w stanie spoczynku, mówiąc prościej, emerytem. To jest, jakby to nie zabrzmiało, chyba najprostsze rozwiązanie, wytłumaczenie tego wszystkiego, z czym mieliśmy poważne wątpliwości od wczoraj. Odsyłam na portal w polityce.pl, bo tamten wywiad jest szerzej, dokładnie omówiony, a jest to wywiad w tym całym sporze i chaosie wiele kwestii porządkujące. Polecam państwu. Teraz zmienimy temat, bo na portalu w polityce.pl również ważna kwestia związana z polskim sporem z Komisją Europejską. Profesor Waldemar Paruch mówi, że to porozumienie z Komisją nie nastąpi szybko.
Nastąpi szybko. Dobrze, że pojawia się głos realisty, nie tylko myślenie życzeniowe, bo niestety często na arenie międzynarodowej w przypadku polskiej polityki zagranicznej mamy do czynienia właśnie z takim myśleniem życzeniowym, z takimi deklaracjami. No w tym przypadku profesor Paruch zdaje sobie sprawę, że okoliczności nie są sprzyjające, bo ile jeszcze 2-3 miesiące temu można było bardziej sobie wyobrazić to porozumienie, paradoksalnie, tak teraz w przypadku, gdy rozgorzeje ta cała kampania na forum unijnym, no myślę, że wszystkie strony będą starały się zaogniać sytuację, nieco mocniej przedstawiać swoje stanowisko, zaostrzać retorykę, a to, jak wiadomo, nie służy porozumieniu. Trochę przypomina mi to spór o ustawę, o nowelizację ustawy o IPN, kiedy również nałożyło się to z kampanią w Izraelu i stanowiska kreowane przez przedstawicieli tego państwa, no, były dużo bardziej radykalne niż byłoby to w normalnych okolicznościach. Jednak kampania, podgrzanie tej atmosfery politycznej zawsze temu nie służy. Ja myślę, że profesor Paruch doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co mówi. No zresztą jako przedstawiciel powstającej, można powiedzieć, kształtującej się dopiero instytucji, nowej instytucji, no zdaje sobie sprawę. Musi przedstawiać stanowisko takie, które odpowiada realiom, a niekoniecznie przedstawiać określony przekaz, który jest wygodny dla obozu rządzącego. Waldemar Paruch, pytany, jakie dalsze działania zamierza rząd podjąć w sporze z Komisją Europejską, ocenił, że w sporze tym nie chodzi o żadną praworządność. I tutaj ważny cytat. Tak zwany spór o praworządność jest jedynie środkiem politycznym, a chodzi o pozycję regionu Europy Środkowej i Polski w kilku kontekstach. Pierwszym z nich jest dyskusja na temat budżetu. Na ile Polska będzie ważnym aktorem w tej dyskusji, broniąc interesów tzw. nowych członków Unii Europejskiej, to także kwestia pozycji Polski w negocjacjach w sprawie reformy Unii Europejskiej. Kiedy nie wiadomo, o co chodzi, wiadomo, że chodzi o pieniądze. Stare pożykadło znalazło swoje potwierdzenie również i w tym przypadku. Rzeczywiście jest to test na potencjał państw, na ich kartę przetargową w określonych rozgrywkach. Dlatego ważne jest to, że Polska stara się znaleźć swoich sojuszników właśnie w regionie. Stara się wzmacniać ten region, interesy Europy Środkowej, a nie tylko sytuować się w pozycji lokaja wobec tych największych, najsilniejszych państw, bo jak wiadomo, nie zawsze kończyło się to dobrze, a mówiąc wprost, zawsze kończyło się kiepsko. Więc dobrze, że rządzący zwracają na to uwagę. Warto też odnieść się do słów premiera Morawieckiego wyrażonych na forum unijnym. Tam premier Morawiecki nie występował jako lokaj, który musi tłumaczyć się na dywaniku przed tymi mocarstwami, ale występował jako pełnoprawny członek tej wspólnoty, przedstawiciel takiego państwa, pełnoprawnego członka Unii Europejskiej, który zwraca uwagi na bolączki wspólnoty jako całości i sugerował rozwiązania, które można rozwiązać, które można zastosować, aby te problemy rozwiązać. To istotne, bo premier Morawiecki nie poprzestawał na odpieraniu ataków, na tłumaczeniu się, tylko pokazywał konkretne rozwiązania, które Bruksela może skopiować. Chociażby kwestia oszustw podatkowych, z którymi rząd sobie poradził, związanych chociażby z wyłudzeniami podatku VAT. To rozwiązania, które można kopiować, które można wykorzystać. I jeden z członków Unii Europejskiej ma prawo, aby takie rozwiązania podsuwać w centrali. Do tej pory nie mieliśmy raczej do czynienia z takim stanowiskiem. Nawet jeżeli rząd polski formułował jasne, klarowne stanowisko, nie było takiego podejścia. Podejścia godnego pewnej kontrofensywy. W tym przypadku mieliśmy z tym do czynienia i to jest istotne, to jest konstruktywne i to pokazuje, że region Europy Środkowej może kreować swój przekaz, a nie tylko pozostawać w roli biednego wasala, ubogiego krewnego, który musi wysłuchiwać utyskiwań ze strony swoich mocodawców, bo w takiej roli stawiały się te najsilniejsze państwa. Oczywiście, że tak. Ja bym powiedział nawet więcej, że nie tylko polski premier miał takie prawo, by w ten sposób mówić, ale wręcz obowiązek, no bo tak jak powiedziałeś, jesteśmy pełnoprawnym członkiem Unii, również odpowiedzialnym za tę wspólnotę i właśnie z takiej pozycji odpowiedzialności występował polski premier, tyle że cała ta debata pokazała, jak absurdalna w tej chwili sytuacja jest w Unii Europejskiej i jak niewielką wagę bardzo wielu eurodeputowanych przywiązuje do tego, jaki kształt przyjmie Unia Europejska, bo tam mało kogo interesowało to, co będzie w przyszłości we wspólnocie, tylko interesowało grillowanie Polski. No, Morawiecki mówił o jednym, a banda tych lewackich eurodeputowanych mówiła o jakichś zresztą wziętych z sufitu kwestiach, które nie miały nic wspólnego z wczorajszą debatą. Ja tutaj jeszcze raz się odwołam do tego omówionego wywiadu z profesorem Paruchem, który pytany, jak rząd będzie chciał rozwiązać spór z Komisją Europejską, odpowiedział, że nadal będą toczone dyskusje, ale wyraził przekonanie, że racje w tym sporze są po stronie Polski. I tu cytat, nie oczekiwałbym jakiegoś fundamentalnego
fundamentalnego kompromisu, bo druga strona uważa, że owo grillowanie Polski jest korzystne dla interesów najważniejszych graczy w Unii Europejskiej, którzy są w kolizji z interesami Polski. Tutaj w najważniejszej roli występują Niemcy. I to jest kapitalne podsumowanie tego wszystkiego. To jest odarcie z tego teflonu, który mamy na co dzień w liberalnych mediach, rzeczywistości podanej tu taką, jaka ona jest. Warto zwrócić uwagę, że przedstawiciele Brukseli mają problem z odczytaniem rzeczywistych zagrożeń dla wspólnoty. Przecież cały czas toczą się negocjacje wokół Brexitu, bo to nie jest tak, że Wielka Brytania już zdecydowała o opuszczeniu Unii Europejskiej i teraz Unia Europejska może na nowo meblować sobie swój europejski ogródek. Otóż nie, no cały czas trwają negocjacje, pojawia się kwestia Irlandii Północnej i przedstawiciele Wielkiej Brytanii zwracają uwagę na to, że te kwestie są jeszcze nierozstrzygnięte i życzyliby sobie tego, żeby ta sprawa została załatwiona. Jak widać w tym przypadku przedstawicielom Unii Europejskiej, przedstawicielom Brukseli brakuje determinacji. No jest problem z odczytaniem rzeczywistych zagrożeń. Ja chciałbym jeszcze odnieść się do jednego z pytań, jakie zostało zadane premierowi Morawieckiemu. Jeden, zdaje się, z dziennikarzy zadał pytanie, no, które pokazuje, jaki klimat panuje, to o czym mówisz. Klimat, jaki panuje w Brukseli, w pewnych środowiskach, w obozie liberalnym, jak zwał, tak zwał lewicowo-liberalnym, który zapytał, czy Polska jest koniem trojańskim Ameryki wprowadzonym do Unii Europejskiej. To jest jakieś myślenie archaiczne. To jest wizja wyciągnięta żywcem z jakichś skrajnie lewicowych periodyków, gdzie są snute takie rozmaite spiskowe teorie dziejów. No, każdy, kto obserwuje sytuację, no, zdaje sobie sprawę, że sytuacja wygląda trochę inaczej, niż życzyłyby sobie tego środowiska lewicowe zainstalowane gdzieś w Paryżu czy Berlinie. Tym bardziej, że w okoliczności ostatnie pokazują, że z tym sojuszem, z byciem, a tym bardziej byciem koniem trojańskim Stanów Zjednoczonych, no byłoby ciężko. No, ustawa o IPN pokazała, że jednak Polska w kluczowych momentach, no, musi liczyć na własny potencjał, na własną siłę przebicia, bo wiadomo, że w sytuacjach kluczowych, no, nie zawsze ten wielki brat, wuj sam może raczej zza oceanu wyciągnie do nas rękę. No ale jak widać, wszystko można uszyć, kiedy jest na to potrzeba polityczna. Aku, troszkę odbiegliśmy, ale jednak powiedzieliśmy widzą, co jest na portalu w polityce.pl. Na koniec jeszcze, bo musimy już powoli kończyć, co znajdą nasi widzowie, nasi czytelnicy niebawem na portalu. Już teraz serdecznie zapraszam do lektury wywiadów. Mamy swojego reportera w Sejmie, Adama Stankiewicza, który już przeprowadził kilka ciekawych rozmów, zarówno z przedstawicielami Zjednoczonej Prawicy, jak i z przedstawicielem opozycji. A ponadto Tomasz Plaskota już szykuje wywiad, bardzo ciekawą rozmowę z europosłem Fideszu, wieloletnim przyjacielem Viktora Orbana, który również zdradza nam pewne kulisy rozgrywek na forum europejskim, a także tych dotyczących węgierskiej polityki. Myślę, że z punktu widzenia naszego państwa jest to rozmowa bardzo ważna. Już teraz chciałbym państwa serdecznie zaprosić do śledzenia portalu, do czytania naszych rozmów, naszych wywiadów. A ja pod tym zaproszeniem się podpisuję, jednocześnie dziękując. Aleksander Majewski, portal w polityce.pl. Zachęcam do uważnej i częstej lektury. My za chwilę przeniesiemy się do Sejmu. Tam jest Marcin Fijołek. Porozmawiamy o galimatiasie sądowym. Porozmawiamy nie tylko z Marcinem, ale również z jego gościem. Zostańcie państwo z nami.